Dzisiaj omówimy temat Polskiej Służby Zdrowia, czyli jednej z najważniejszych instytucji w naszym państwie, zwłaszcza w ostatnim czasie panowania pandemii koronawirusa. Polski system opieki zdrowotnej jest obiektem nieustannych reform wynikających z nowo powstałych technologii medycznych, zmieniających się potrzeb bądź sposobów leczenia. Lecz służba zdrowia niezmiennie jest oparta na modelu ubezpieczeniowym. Model ten bazuje na obowiązkowych składkach wynoszących 9% dochodów osobistych odprowadzanych za pomocą ZUS-u do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ze środków zebranych w ten sposób NFZ finansuje świadczenia zdrowotne oraz zakup leków. Część składek, np. studentów bądź dzieci do 18 roku życia, finansowana jest z budżetu państwa. Warto również zaznaczyć, że według polskiego prawa, niezależnie od wysokości składki, każdy ubezpieczony ma równe prawo do opieki zdrowotnej. Osoby ubezpieczone w NFZ nie ponoszą żadnych kosztów leczenia oprócz obowiązkowej składki. Jedynymi wyjątkami są leki dostępne jedynie za dodatkową opłatą oraz niektóre rodzaje opiek medycznych, jak opieka sanatoryjna czy stomatologiczna dla osób dorosłych. W modelu ubezpieczeniowym wyróżnia się świadczeniobiorcę, czyli pacjenta, oraz świadczeniodawcę, czyli lekarza, udzielającego świadczeń, to znaczy pomocy i opieki lekarskiej. Bezpłatnych świadczeń dla osób ubezpieczonych udzielają zarówno publiczne, jak i prywatne placówki opieki zdrowotnej finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarze wraz z udzieleniem świadczeń jest w stanie wydać skierowanie do poradni specjalistycznej lub szpitala w razie, gdy pacjent wymaga specjalistycznego leczenia. Wizyty w niektórych poradniach, np. poradni okulistycznej lub onkologicznej, nie wymagają skierowań. Część świadczeń poradni specjalistycznych jest finansowana bezpośrednio przez Ministerstwo Zdrowia, które również w całości finansuje pogotowie ratunkowe. Organami nadzorującymi poprawne działanie polskiego systemu opieki zdrowotnej są Państwowa Inspekcja Sanitarna, inaczej sanepid, kontrolujący poziom higieny i stan sanitarny placówek medycznych, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, sprawująca nadzór nad handlem i produkcją leków, oraz Rzecznik Praw Pacjenta, będący pomocą prawną w razie naruszenia prawa do odpowiedzialnej opieki zdrowotnej. Na skalę województwa nadzór również sprawują wojewodowie poprzez Wojewódzkie Centra Zdrowia Publicznego. Uprawnienia kontrolne posiada również wcześniej wspomniane Ministerstwo Zdrowia, które kieruje polityką zdrowotną całego państwa, co w obecnej sytuacji panującej w kraju również oznacza wprowadzenie i zmienianie obostrzeń dotyczących pandemii. Od sierpnia ubiegłego roku stanowisko ministra zdrowia zajmuje Adam Niedzielski.